Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj cleaner pod wosk, autofines. Mam go od kolegi Adama, którego serdecznie pozdrawiam. Podrzucił mi wosk i przy okazji ten cleaner. Mówił, że niby robi mega roboty. Więc postanowiłem to sprawdzić. Z reguły używam Porboysa i nie kombinuję. Ale jak już mam, mam też fajny wosk, który kolega Adam właśnie pożyczył mi, żebym sobie go sprawdził. Podobno robi mega uderzenie na ciemnym lakierze. Więc przygotuję sobie tym cleanerkiem pod wosk. Jest on lekko ścierny, z tego co wyczytałem, i można go stosować ręcznie i maszynowo. Ręcznie dla mnie, znaczy można pewnie, ale ja będę chciał maszynowo. Tak wolę cleanerek, lepiej wypracuję i wtedy zdecydowanie lepiej usunie te mikrorysy, bo nie będziemy tutaj mówić o jakimś konkret cięciu, bo to nie ma opcji. Moim zdaniem chodzi o usunięcie holsików. I teraz tak, jak widzisz, panel mam już podzielony. Będę chciał z jednej strony, poczekaj, wybacz. No dobrze. Z jednej strony będę chciał wymyć cleaner i zobaczyć, jak wosk będzie na tym leżał. I przy okazji sprawdzę, jak naprawdę wycina ten cleaner. Ale zanim od tego zacznę, będę chciał ci pokazać panel, jak wygląda przed, przed przejazdem i wypracowaniem cleanera. Pozwól, żeby się, niech się tu umoszczę. Daj mi chwilę, nie. Wezmę latarkę Bailonga. Widać? Poczekaj. Widać, co? Widać, że mamy bałaganik. Tu będę chciał cleaner wymyć. A tu bez wymycia. Widać, co? O nie, tu jest większy bałagan. Więc tutaj cleaner wymyję, albo nie. To jest w sumie podobny bałagan. Jakby to pokazać? Mam nadzieję, że to widzisz. No, kurczę. Widać bałaganik, widać, że jest. I tutaj postaram się cleaner właśnie w tym, na tej stronie panela wymyć. Zobaczę jeszcze przyjato, jak to będzie. O, tutaj to zdecydowanie zmniejszymy światełko. No tutaj to jest pokazane już konkretnie. No tak jak widzisz. Drobne rysy są, więc zobaczymy na ile tak naprawdę ten cleaner ściera, a na ile maskuje. Przepraszam, złapię sobie pyk, żeby była ostrość. Jest dobra. Gąbka szyłem, mięciutka. Wafelek czarny. Bardzo fajne pod cleaner, bardzo fajna pod cleanerki, w ogóle bardzo fajna pod pasty finiszowe, ale ja 3M używam pod cleanerki. No zobaczmy. Myślę, że wystarczy. Zobaczymy, jak to będzie na lakierze. To niby jest troszeczkę mało. Jeszcze odrobinkę. Jakoś tak nie czuję, żebym są plus te place. Możliwe, że teraz przesadziłem. Tak. Teraz widzisz, w tym momencie przebiłem, bo zaczyna chlapać. Kurde, no. Rozłożę go jeszcze tu. Zobacz, przesadziłem, jednak wtedy było dobrze. Niewielka ilość. Muszę go troszeczkę. No i zrobił się bałagan. Na szczęście auto czyściutkie, umyte, będę musiał zebrać ten cleaner. Za dużo, o dwie kropelki. O, za dużo, o dwie kropelki. Na szczęście. O. Ojejku, jejku. A tak było pięknie, no. Dobra. Tu jeszcze klapnęło. No niestety.
jest płynny i tak czułem. Kurde, że przednia. No, trzeba było zostać przy tym, co było. Okej, okay. No dobra. Żeby nie było, teraz jadę z bałaganem. Troszeczkę go rozrzuciłem po garażu. I zobaczymy, co teraz. O, teraz tak. Prowadzę go po całym panelu. Najniższe obroty. Gąbka 150, więc ona zrobi swoją robotę. I spokojnie, delikatnym dociskiem. Zobaczymy, jak go wypracuje. Nie, no fajnie. Bardzo fajnie, płynnie, bez oporu. Widać, że zostawię taką małą mgiełkę. Całkiem nieźle. O, szybko się wypracowuje. Bardzo fajnie. Dobra, tutaj sobie pozwolę drzwi otworzyć. Widzisz? No będziesz cokolwiek widział, no niestety tak muszę zrobić. Albo mógłbym... A, nie będę oglejał. Będę jechać do samego narożnika. Dobra. Jeszcze tylko tutaj u góry. O, i zamykam. Zobaczymy te 2000 obrotów, co się dzieje. Zobaczymy na dwójce, będzie się więcej obrotów. Tak dobrze mówię? Tak jest. O, i tutaj teraz całkiem fajnie się już wypracował, nie zostawiasz mu. Można powiedzieć, że po tym przejeździe skończę. Nie będzie się więcej przyczynić sensu bawić. Bardzo ładnie. Tam u góry jeszcze widzę, żeby troszeczkę zostało. Tutaj w tym miejscu. I to jeszcze. Bardzo fajnie. Ale lepiej pracuje się na najniższych obrotach. Też całkiem fajnie się wypracowuje. Dobra, nie ma sensu więcej kombinować. Zwiększyłem obroty i od razu kurczę pochlapane. Czyli atakujemy na najniższych obrotach. Chlapie niemiłosiernie. Możliwe, że za dużo go dałem, bo jest bardzo płynny. Pour Boysa jest taki gęściejszy i tamten lepiej czuje po prostu. To jest pierwszy kontakt z tym produktem. Dobra, ścieram to, co jest na szybach. Ale nie stresuj się, auto było przed chwilą myte. Więc zbiorę to, co nachlapało na inne panele. Okej, okay. Dobra. Kurczę, tutaj kładłem Quick Detailer, ale poślizg. A, dzisiaj testowałem polskiego producenta. Bomba. Niedługo wskoczy na kanał, a może już był nawet. Jeżeli był, to postaram się propozycję filmu wrzucić. Śliskość fenomenalna. Dobra. A jeszcze tutaj. Dobra. I dalej. Okej. Zobaczę, jak to wygląda pod latarką. Jeszcze jest gdzieś tłuste, więc dotrę do kurczybyka. Wezmę inną mikrofibrę. Czyli tu już końcóweczka.
tutaj u góry właśnie, co mówiłem, że jeszcze było troszeczkę, mogłem jeszcze raz przejechać, a myślałem, że już się wypracował, ale tutaj widziałem mazy były, zetrę to, co... W ogóle fajnie się on dociera, czy tak jak na karbonie na przykład tutaj, on nie zostawia bałaganu, bardzo fajnie. No ale, no jest pokrysk, jest, całkiem fajnie podbija. Całkiem fajnie, nie wiem czy, ale porwo jest chyba, kurczę, lepiej proszę, nie wiem. Musiałbym je porównać na jednym panelu, kiedyś może to zrobię. Teraz tak, dobra, wskakuję na drugą stronę i tutaj będę chciał go wymyć. Z tym, że tutaj tylko dorzucę odrobinkę. Odrobineczkę, żeby... Raz, dwa, trzy. I to jest wszystko. I bez szaleństwa. Nie, jest, ale kurczę... Jest, ale mało. Tak jakby troszeczkę jeszcze mu delikatnie, kurczę, naprawdę delikatnie kapnąć. Raz, dwa i trzy. Zobaczymy teraz. Ciężko go wyczuć tak naprawdę. O tak. Teraz zdecydowanie lepiej. Zwolniłem i teraz zaczyna chlapać. Dziwny. Nie wiem, z Pure Voice'em nie mam takiego problemu. Zaczyna mi się nie podobać ten cleaner. Czy małe, czy duże obroty, czy mało, czy dużo. Cleaner zaczyna chlapać, więc nie wiem. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Fajnie się pracuje na dwójeczce właśnie. 900 obrotów. Kurczę, chlapie. Mam chlapie. Jakoś tak, kurczę, wszędzie mam pochlapane. Przy Purboisie tego nie mam problemu. Mogę nawet do 1200 obrotów zwiększyć i on fajnie ciągnie. Tutaj tak, on jest rzadki. Jak go dałem mało, miałem wrażenie, że nim nie pracuje. Jak dorzuciłem kilka kropelek, zaczyna skurczybyk chlapać. Dziwna sprawa. Myślę, że jednak chyba maszynowo, ręcznie będzie z nim zdecydowanie wygodniej. Albo po prostu przez to, że pierwszy raz, może inna gąbka, musiałbym to kombinować, a na to czasu nie mam. Bo będę chciał za chwilę was położyć, więc rozrzut troszeczkę ma, kurczę. Niestety, tutaj mam pochlapane prawie wszystko, kurczę. Nie umiem nim pracować, po prostu nie umiem nim pracować i tyle. I dlatego zostanę przy starym, sprawdzonym, boję się i nie będę kombinował. No dobra, zobaczę czy... No tak, zostaje taki tłusty, gdzieniegdzie, nie wszędzie się wypracował, tu na przykład go trochę zostało. Nie jest źle, wytrę. Mikrofibrą zbiorę resztę. Słuchaj. Kurczę, szkoda, że sobie nie zrobiłem porównania z Pure Voice. Żałuję teraz. Mogłem sobie z Pure Voice, ale połóz daje fajnie. Widać, że przyciemnia. Na pewno maskuje, to nie ma tematu. I na pewno sprawdzimy, czy skurczybyk cokolwiek zbiera. Standardowo klinecik. Ciężko się go wymywa. O kurde. To jeszcze stać mi nie ciągnie i dlatego. No. Masakra. No cóż mogę powiedzieć, no. Pure Voice'a dawno bym już wymył. A tu jeszcze widzę gdzieniegdzie smugi. Dobra, wrócę mikrofibrę. Albo wezmę dobrze w ogóle. Puszczę sobie tą mikrofibrę. I weźmy, zobaczmy na tej. Ciekawy jestem, co teraz będzie. Czy w dalszym ciągu będzie się mazać.
O, teraz tak. Może tamta mikrofibra była za bardzo już uzupełniona klinerem. Teraz wymyło. Z tą stroną pojadę. Cóż mogę powiedzieć? No tu lepsza śliskość, gdzie jest cleaner, to zdecydowanie. Teraz jestem ciekawy, czy zdjął cokolwiek. Minimalnie zdjął, minimalnie. Tutaj... No te hologramy, powiedzmy, że przykrył. No. Tak naprawdę... Nie wiem, jakoś nie odczuwam takiego wow. Jakoś mnie nie urzekł ten produkt. Może dlatego, że pierwszy, może przez to, że tak mi chlapał, nie dostosowałem ilości cleanera napada, nie wiem, ale starałem się go dać tyle co Purboysa. Tamten jest fajny, bez gęściachny. Szukam latarki, poczekaj. O, jest. Much. No zobacz, jak to wygląda. No jakby tak, zdjął. Drobne rysy moim zdaniem zdjął. Tak, jest zdecydowanie fajniej. Nie ma tematu. A teraz zobaczmy tu, gdzie został cleaner bez wymywania. Kurczę, jakby na podobnym poziomie, nie? Ale ewidentnie i maskuje, i zbiera rysy. No to nie ma tematu. Minimalne holsy jak najbardziej wycina. Zobaczymy teraz jeszcze przy jato, co się dzieje. To powinna być zauważalna różnica. Nie, no jest, jest, ładnie zdjął. Bardzo ładnie. Zaczyna mi się już podobać. Pomimo, że mi tam pochlapałem, nie dostosowałem ilości produktu do gąbeczki, no to rzeczywiście ładnie wycina. Fajnie. Taka, kurczę, można powiedzieć, pasta finiszowa. Bardzo ładnie. Super, podoba. Nie, o, teraz mi się podoba. A widzicie, jak to szybko można zdanie zmienić. Wystarczy, że są zadowalające efekty. Przepraszam, niechcący wyłączyłem aparat. Zachowałem się jak gówno, żeby obiecuję, że tu się więcej nie powtórzy. No dobra, słuchaj. Bardzo fajnie, robi mega robotę, no nie ma tematu, nie ma tematu. Z wymywaniem jest troszeczkę, moim zdaniem. Zaraz może odstawię aparat i porozmawiamy. Porozmawiamy i się wypowiem. Wypowiem swoje 3 grosze na temat tego produktu. Więc tak, jeżeli chodzi o pracę tym produktem, myślę, że ręcznie też będzie się nim fajnie pracować, z tego względu, że on jest rzadziuteńki i nie stawia żadnego oporu. Minusem przy maszynie jest to, jak dla mnie na chwilę obecną, bo chciałem taką ilość jak Purboysa i chlap jest, kurczyby. Fajnie się nim pracuje przy 900 obrotach. Naprawdę czuję, jak ciągnie elegancko. Przy 600 też jest fajnie, ale przy 900 czuję, że on się wypracowuje. Wymywanie jest troszeczkę takie upierdliwe. No chwilę miłości potrzebuje, ale za to, jeżeli chodzi o wyciągnięcie lakieru, bardzo ładnie. Fajnie wydobywa ziarenko w ogóle i rzeczywiście usuwa mikrorysy. Także takie moje wrażenie, jakby to było połączenie pasty takiej finiszowej, kurczę, z cleanerkiem. Bardzo fajnie. Śliskość tu jest mega. Gdzie nie wymyłem, tu jest tempo. Więc robi robotę. Taka, no, pasta finiszowa. Naprawdę, no tu jest naprawdę tempo. Tu jest ślisko, naprawdę elegancko. Zresztą posłuchaj. Właśnie. Posłuchaj, jak wyjałowiło elegancko lakier. A tu? Cichuteńko, płynnie. A tu mamy... Właśnie, wyjałowiony lakier idealnie. Więc produkt, jakby nie było, zmieniam zdanie na chwilę obecną. Pomimo, że pochlapałem sobie auto, ale to wiadomo, przy dłuższej zabawie dostosuję się do niego i wiadomo, no jak na pierwszy rzut ciężko mi było wyczuć, jaką ilość mam tego produktu zarzucić, więc... ale robił robotę. Robił robotę bardzo fajnie, można powiedzieć, zostawia jałową powierzchnię. Po wymyciu naprawdę słychać to piszczenie, że ten lakier jest taki tępy. Usuwa mikrorysy. Bez wymycia daje mega ściskość i widzę, że przyciemnia i na tym woc będzie zdecydowanie na pewno ładniej wyglądał. Ja sobie tę stronę jeszcze przemyję odtłuszczaczem, produktem inspekcyjnym, no inspekcję lakieru, płynem, przepraszam, produktem. I teraz tak, myślę, że to będę kończył, bo w dalszej części będzie wosk, który się niedługo pojawi.
Mam nadzieję, ona dama i mam nadzieję, że zrobi mega robotę. Prawdopodobnie ma robić super sprawę na ciemnych lakierach. No dobrze, co do produktu. Zapach jest średni, śmierdzi, bez rewelacji, ale produkt robi fajną robotę. Naprawdę bardzo fajnie. Podoba mi się to, że czuję, że ten lakier, przepraszam, coś mi tutaj jakieś włosy wypadł z barwy. Czuję, odczuwam właśnie pod rękawicą, że produkt rzeczywiście wyczyścił tą powierzchnię, doczyścił, usunął rysy i jakby nie było, wyjałowił ją. Także bardzo fajna sprawa. No nic, dziękuję Ci Adam za ten ciekawy cleanerek. Nie wiem, a właśnie tam działałeś, też chyba jakieś włoski Ci dałem, a zresztą pochwalisz się. No dobra, pozostaje mi chyba na tym skończyć, no bo cóż, no więcej nie będę kombinował. Będę spróbuję jeszcze się nim pobawić i zobaczyć, jak będzie z tym chlapaniem. Może mniejszy pad, gładki, nie waflowy, może będzie lepiej. Wiadomo, no to wszystko trzeba dostosować, wypróbować i wybrać, że tak powiem, najlepsze zło. No dobra, mam nadzieję, że filmik Ci się podobał, przybliżyłem Ci troszeczkę produkt Auto Finesse. Koledze Adamowi dziękuję za udostępnienie. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!